Każdego dnia w Polsce popełniane są setki przestępstw. Na kanale Kryminalne Wiadomości codziennie przedstawiamy mroczną stronę rzeczywistości. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego w Katowicach rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie zajmowali się produkcją i sprzedażą narkotyków. Według śledczych tylko w ciągu 10 miesięcy mogli oni wprowadzić na Śląsku ponad 100 kg nielegalnych substancji. W skład grupy wchodziły osoby mające ze sobą także związki rodzinne, co wpływało na hermetyczność gangu. Wszystko wskazuje na to, że członkowie grupy mieli określone role. Były osoby odpowiedzialne za logistykę, produkcję narkotyków oraz ich sprzedaż. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że jednym z organizatorów przestępczego procederu może być 20-kilkuletni mężczyzna, odbywający w tym czasie karę pozbawienia wolności za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Dlatego też wsparcia w trakcie rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej udzielili funkcjonariusze służby więziennej. Pierwsze uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą zostało przeprowadzone na terenie Śląska i Wielkopolski, gdzie policjanci zatrzymali 9 osób i jedną poszukiwaną w celu doprowadzenia do zakładu karnego. Podczas akcji funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli 2 kg amfetaminy oraz marihuanę. Zatrzymani w wieku od 24 do 60 lat zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Sosnowcu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania substancji psychotropowych. Dodatkowo dwóm osobom grozi odpowiedzialność za kierowanie gangiem. Za przestępstwa tego typu grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Katowicach zakończyli kolejny wątek śledztwa hazardowego. Do sądu skierowany został akt oskarżenia przeciwko ponad 100 osobom. Odpowiedzą one za udział w zorganizowanej grupie przestępczej z nielegalnymi grami hazardowymi na automatach. Wśród oskarżonych znalazł się zarówno kierujący grupą, kilku skorumpowanych funkcjonariuszy celnych, jak i szeregowi pracownicy poszczególnych punktów, a także osoby, które wynajmowały lokale usługowe, w których zorganizowano nielegalne kasyna. Wspólne działania policji prowadzone były od dłuższego czasu. Czynności zmierzały do ustalenia sprawców przestępstw oraz zabezpieczenia materiału dowodowego pozwalającego na likwidację nielegalnych punktów oraz zatrzymania członków grup przestępczych. W wyniku wspólnej wymiany i analizy informacji okazało się, że powiązania z przestępcami może mieć kilku skorumpowanych celników. Po zebranym materiale dowodowym funkcjonariusze wkroczyli do akcji. Policja, otwiera drzwi! Otwiera drzwi, bo uważymy! Kilkuset policjantów służb kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz 11 śląskich komend policji weszło nad ranem do mieszkań członków grup przestępczych oraz lokali, w których znajdowały się nielegalne automaty do gier. W tym samym czasie funkcjonariusze przeprowadzali czynności w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Lublińcu, Będzinie, Zawierciu, Myszkowie oraz na terenie powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i będzińskiego. W wyniku akcji rozbito dwie grupy przestępcze i zatrzymano 17 członków w wieku od 25 do 46 lat, w tym lidera jednego z gangów oraz 4 celników. Jak ustalili policjanci, grupy organizowały nielegalny hazard od stycznia 2018 roku. Ich struktura była ściśle schierarchizowana, a w każdej istniał podział zadań i ról. Policjanci zlikwidowali 39 punktów i przejęli 450 nielegalnych automatów do gier. Po przeliczeniu okazało się, że zabezpieczono w sumie prawie 1,5 miliona złotych w gotówce. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono także samochód warty ponad 300 tysięcy złotych. Funkcjonariuszom celnym grozi kara do 15 lat więzienia. Tylko u nich zabezpieczono gotówkę w kwocie przekraczającej 0,5 miliona złotych i dowody rzeczowe wskazujące na ich uczestnictwo w prowadzeniu nielegalnych gier hazardowych. Dodatkowo uzyskano materiał dowodowy pozwalający na zarzucenie im także przestępstw korupcyjnych. Szefowi gangu, który kierował grupą przestępczą, grozi kara do 10 lat więzienia. Pozostali członkowie mogą trafić do więzienia na 5 lat. Należy pamiętać, że odpowiedzialność karna grozi także szeregowym pracownikom poszczególnych punktów, a także osobom, które wynajmowały lokale usługowe, w których organizowano nielegalne kasyna. Gazeta Wyborcza opisała imprezę seksualną, do której miało dojść w budynku należącym do jednej z parafii w Dąbrowie Górniczej.
Poinformowano, że uczestniczyli w niej księża, którzy zamówili pracownika seksualnego. Z ustaleń gazety wynika, że mężczyzna stracił przytomność, a uczestnicy tej imprezy nie chcieli wpuścić ratowników medycznych, więc doszło do interwencji policji. Do sprawy odniósł się także rzecznik prokuratury, która wszczęła w tej sprawie śledztwo. Osoba znająca kulisy wydarzeń powiedziała, że księża uczestniczący w imprezie o charakterze czysto seksualnym zażywali tabletki na potencję. Wyborcza ustaliła, że duchownym towarzyszył pracownik seksualny, który był osobą pełnoletnią. Zaznaczono przy tym, że nie wiadomo, czy mężczyzna wyraził zgodę na seks z wieloma osobami. Gazeta Wyborcza podała, że gdy sex worker stracił przytomność, jeden z uczestników imprezy zadzwonił po pogotowie. Poinformowano również, że księża początkowo nie chcieli wpuścić ratowników przybyłych na miejsce, a pomocy medycznej zdołano udzielić dopiero po interwencji policji. Materiały z tej interwencji trafiły do prokuratury w Dąbrowie Górniczej, która bada całą sprawę. Waldemar Łubniewski, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Sosnowcu, potwierdził gazecie, że prokuratorzy wszczęli w tej sprawie śledztwo. Prowadzimy je pod kątem nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara do 3 lat więzienia, przekazał dziennikarzom Łubaniewski. Proboszcz bazyliki w Dąbrowie Górniczej stwierdził, że na probostwie nic się nie działo i odesłał dziennikarza do kurii. Prowadzenie wieloaspektowych działań dolnośląskich policjantów doprowadziły do zatrzymania 45-letniego mężczyzny, który poszukiwany był za oszustwa od 2003 roku. Od tamtego czasu mieszkaniec powiatu trzebnickiego ukrywał się przed organami ścigania, chcąc jak najdłużej pozostać nieuchwytnym. Za mężczyzną wydano europejski nakaz aresztowania oraz 5 listów gończych. Stróże prawa w toku prowadzonych czynności wykorzystali najbardziej zaawansowane metody pracy operacyjnej, aby zlokalizować miejsce przebywania poszukiwanego. Wieloaspektowe działania, a także wnikliwe analizowanie zgromadzonych w tej sprawie informacji doprowadziły do oczekiwanego efektu. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna przebywa na terenie województwa śląskiego. W niedzielę 17 września policjanci udali się do Sosnowca pod ustalony adres, gdzie z samego rana założyli kajdanki na ręce 45-letniego mieszkańca powiatu trzebnickiego. W niespełna 24 godziny od kradzieży policjanci z komisariatu policji w Skwierzynie odzyskali 4 motocykle. Działania policjantów rozpoczęły się po otrzymaniu informacji od niemieckiej policji. Z informacji wynikało, że przestępcy działali sprawnie i błyskawicznie. Dzięki efektywnej współpracy z niemieckimi służbami, funkcjonariusze pracujący nad sprawą szybko dotarli do jednego z garaży na terenie Skwierzyny, w którym przechowywane były skradzione motocykle. Ich łączna wartość wynosiła około 200 tysięcy złotych. Wszystkie pojazdy zostały odnalezione w doskonałym stanie. W trakcie przeszukania garażu funkcjonariusze zatrzymali jedną osobę podejrzaną o paserstwo. Wszystkie odzyskane motocykle zostaną zwrócone ich właścicielom, a policyjne czynności będą trwać. We wtorek 19 września bieżącego roku przed godziną 20 dyżurny tczewskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące pobicia 86-letniej mieszkanki Tczewa. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, natychmiast udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanej seniorce. Jak ustalili mundurowi, wnuk zaatakował swoją babcię, zadając jej liczne obrażenia, a także rzucając w nią przedmiotami znajdującymi się w mieszkaniu. Funkcjonariusze monitorowali czynności życiowe kobiety do przyjazdu karetki pogotowia, która zabrała kobietę do szpitala. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania 40-latka, który uciekł z miejsca zdarzenia. Ich działania doprowadziły do zatrzymania sprawcy chwilę po północy. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji, a następnie trafił do policyjnej celi. W czwartek 21 września mężczyzna stanął przed prokuratorem, który przedstawił mu zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz narażenia życia. Sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. We wtorek 19 września funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pucku zdobył informację o tym, gdzie ukrywa się 24-letnia mieszkanka powiatu puckiego, poszukiwana aż 19 listami gończymi, 32 zarządzeniami i 2 europejskimi nakazami aresztowania za oszustwa. Kryminalny z puckiej komendy przez kilka miesięcy gromadził i weryfikował każdą informację mogącą doprowadzić do ustalenia pobytu oszustki, która naciągała kupujących na internetowych portalach aukcyjnych.
funkcjonariusz we współpracy z niemieckimi organami ścigania wytypował miejsce, w którym mogłaby przebywać poszukiwana. Ostatecznie kobieta została zatrzymana na jednym z przystanków autobusowych na terenie Gdyni. Ponadto wobec zatrzymanej prowadzone są inne postępowania, a za oszustwo grozi 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci z Serocka zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój, do którego doszło w sobotę na jednym z parkingów na terenie miasta. Pokrzywdzony spotkał się z dwoma mężczyznami w wieku 40 i 32 lat w celu rozliczenia zobowiązań finansowych. Podejrzani grozili najpierw zniszczeniem samochodu pokrzywdzonego przy użyciu nieznanej substancji, a następnie siłą odebrali kluczyki od Porsche i odjechali z miejsca zdarzenia. Jeszcze tego samego dnia mundurowi z Serocka zatrzymali 40-letniego mężczyznę, a dzień później jego kolegę. Odzyskali również skradzione Porsche, warte 700 tysięcy złotych. Obaj odpowiedzą za rozbój. Dodatkowo 40-latek odpowie również za zniszczenie okularów pokrzywdzonemu. Sąd rejonowy w Legionowie po rozpatrzeniu wniosku prokuratury jednego z podejrzanych objął środkiem zapobiegawczym i najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Obu mężczyznom za popełnione przestępstwa grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Za 10 minut wybuchnie bomba za wyrok, który mi wydaliście. Taką groźbę usłyszał w słuchawce telefonu pracownik sądu. Eksplozja miała nastąpić za 10 minut. Na miejscu przeprowadzono niezbędne czynności sprawdzające kwestie bezpieczeństwa, a następnie kryminalni zajęli się ustaleniem, kto był autorem tego telefonu. Namierzenie telefonującego nie zajęło im dużo czasu. 41-latek, znany z wcześniejszych konfliktów z prawem, wpadł w ręce policjantów Wydziału Kryminalnego. Jak się okazało, mężczyzna dosłownie miesiąc wcześniej wyszedł z więzienia. Najprawdopodobniej dowiedział się o wydanym kolejnym wyroku i w tak impulsywny sposób zareagował na tę wiadomość. Mężczyzna usłyszał zarzut zawiadomienia o nieistniejącym zagrożeniu w postaci zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób w postaci przekazania wiadomości o podłożeniu ładunku wybuchowego. Zdecydowano o zastosowaniu policyjnego dozoru wobec podejrzanego. W ostatnich kilku dniach do kluczborskich policjantów zgłosiły się osoby, które zostały oszukane podczas sprzedaży w internecie. Za pośrednictwem popularnego portalu ogłoszeniowego osoby, które zostały pokrzywdzone, wystawiły różne przedmioty na sprzedaż. Ze sprzedającymi skontaktowali się potencjalni kupujący, nakłaniając do wypełnienia przesłanego w linku formularza związanego z dostawą towaru. Aby sfinalizować transakcję, sprzedający musieli jedynie potwierdzić swoje dane i wypełnić formularz firmy kurierskiej. I to był moment, w którym zostali oszukani. Na swoje nieszczęście sprzedający weszli na podlinkowaną stronę i wypełnili formularz, podając w nim wszystkie dane, w tym dotyczące karty płatniczej, na którą rzekomo miały być przelane środki. Niedługo później pokrzywdzeni zorientowali się, że z ich kont zniknęły pieniądze, a łupem oszustów padło łącznie 130 tysięcy złotych. Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek, otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach.